Cześć, tutaj Hilpitero, witam wszystkich bardzo serdecznie. Powracamy, tak jest, to znowu ten okres w roku, kiedy grube pieniądze wchodzą do gry, grube transakcje pokazują się na świecie, ludzie się łapią za głowę, jak można było tyle zapłacić, po co ten piłkarz trafił do tego klubu, jaki jest sens tego transferu, no właśnie. O tym wszystkim i jeszcze więcej powiemy sobie ponownie w potwierdzonych transferach. Zapraszam wszystkich do zostawienia łapek w górę, jeżeli ta seria Wam się podoba. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to nie wiem, na to czekacie, bo to jest ten moment, gdzie ten przycisk klikacie. I od razu rozpoczynam nasz dzisiejszy pierwszy transfer. Tyler Adams. Jeden z wielu, których dzisiaj zobaczycie, gdzie ta transakcja między klubami Red Bulla dochodzi do skutku. Oczywiście to jest młody, utalentowany, amerykański zawodnik, defensywny pomocnik, który zrobił swoje w New York Red Bulls. No i teraz czas na weryfikację jego umiejętności, gdyż teraz on trafia do RB Leipzig, czyli drużyny Bundesligi, czyli to już nie są jakieś tam przelewki, to nie jest MLS, to nie jest ta liga, gdzie się trochę wyśmiewa z poziomu defensywnego. Teraz trzeba udowodnić swoją jakość w lidze z topowej piątki w Europie, czyli w Bundeslidze. Naprawdę ciekawa tutaj będzie sytuacja z tym chłopakiem, bo na pewno ma duży talent, ale wiecie, jak to jest z amerykańskimi talentami. Niekoniecznie to musi się upowieść. Następny na liście jest Papi Gillo Bodzi. No to jest pierwszy z tych zawodników, którzy trafili tutaj z pozycji darmowego agenta, czyli nie mieli klubu przez jakiś tam czas, a teraz trafia ten zawodnik do Okęgą. Oczywiście Gillo Bodziego kojarzymy z pobytu, bo tak naprawdę z występów to nikt go nie kojarzy, w Chelsea oraz z pobytu w Sunderlandzie, no chociaż tam najpewniej chcieliby o tym zapomnieć, ze względu na to, jak do tego doszło, że właśnie on się z tym Sunderlandem rozstał, bo to było naprawdę nieprofesjonalne zachowanie. Rozwiązano kontrakt z winy zawodnika, więc nie mógł on podpisać nowego kontraktu w rundzie jesiennej. Zresztą nie mógł grać w ogóle w tej rundzie jesiennej dla innego zespołu, gdyż został rozwiązany kontrakt po okienku transferowym. No i teraz mamy nowy okres transferowy, nową rundę, no i Gengą zadecydowało, że podpisze nowego środkowego obrońcę, który wraca oczywiście do ligi francuskiej. Kolejnym zawodnikiem, który wraca tym razem po czymś konkretniejszym, bo oczywiście to nie było tylko i wyłącznie odczekiwanie do nowego okienka, to była naprawdę konkretniejsza już banicja. Samir Nasri wraca do gry. Ostatnio oczywiście długa przerwa spowodowana właśnie zawieszeniem. Teraz to zawieszenie się Nasriemu kończy. No i tak czekaliśmy, który zespół zaryzykuje, żeby podpisać z nim kontrakt, bo wiadomo, jak zawodnik tak długo przebywa na bezrobociu, nie gra w piłkę zawodowo, więc nie ma pewności, jak będzie grał po powrocie. Na West Ham zaryzykował. Znaczy, czy to jest ryzyko? No podpisali z nim kontrakt na razie do końca tego sezonu. Jeżeli wypali, pewnie przedłużą. Jeżeli nie, to trudno. Znajdą sobie kogoś nowego. Didier Ndong, tu podobna sytuacja jak z Gillo Bodzim. Też wielce nieprofesjonalne zachowanie. To był rekordowy transfer z Sunderlandu, kiedy oni jeszcze grali w Premier League. Ale jak się okazuje, to był nie tylko rekordowy transfer pod względem gotówkowym, ale rekordowy też chyba transfer pod względem zawodu, bo nie dość, że na boisku się nie spisywał tak jak należy, bo spisywał się słabo albo przeciętnie, to jeszcze poza boiskiem też zachowywał się mocno nieprofesjonalnie, dlatego też z nim rozwiązano umowę i też tak samo jak Gillo Bodzi nie mógł grać jesienią, ale teraz wraca i też wraca do Gengo. Przypadek? Nie sądzę. Zdenek Ondraszek, kolejny transfer darmowy w tym odcinku. No oczywiście tutaj Wisła Kraków, wiadomo jaka jest sytuacja, bardzo nieciekawa. Ale oczywiście transfer Ondraszka nie ma większego związku z tą sytuacją, bo po prostu wygasła mu umowa, którą podpisał do końca 2018 roku. A z tego skorzystał zespół FC Dallas, który za darmo podpisał czeskiego snajpera, więc teraz Kobra będzie dziobała tutaj zawodników, będzie kąsała zawodników amerykańskich. Zobaczymy, jak Ondraszek sobie poradzi w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy transfer gotówkowy w tym odcinku to Erling Braut Haaland. No, dobrze znacie albo nie znacie go z mojej kariery Hansa Rostock. No i podobny kierunek wybrał w prawdziwym świecie. Tylko to oczywiście nie są Niemcy. Na początek jest to Austria, ekipa Salzburga, ale jeżeli tam zacznie grać obiecująco, zacznie pokazywać swój talent, to gwarantuję Wam, że maksymalnie gdzieś za rok będę w tych seriach mówił o tym, że Erling Haaland został nowym zawodnikiem RB Lipski i ostatecznie Norweg zagrał w Bundeslidze, tak jak to było w mojej właśnie karierze. Zobaczymy. Na razie
nastoletni zawodnik będzie musiał pokazać swoją jakość w Bundeslidze, ale nie niemieckiej, a austriackiej. Lovre Kalinic, 6 milionów euro. Zawodnik już były KAA Gent, trafia do Aston Villa. Powiem szczerze, wspominam go dosyć nieciekawie, a to z prostego powodu. Puszczam klip. No cóż, akurat w tym meczu z Jagiellonią musiał się tutaj przypomnieć, że Dudek z finału Ligi Mistrzów, Lovre Kalinic, wcielił się w jego rolę. Niestety to sprawiło, że Jagiellonia wtedy nie strzeliła gola, nie awansowała dalej. Seku Sanogo to naprawdę ciekawy pomocnik. Oczywiście w Szwajcarii był wyróżniającym się defensywnym pomocnikiem, dlatego też zauważono jego grę nawet w Arabii Saudyjskiej. No i to już nie jest zawodnik Young Boys Berno, a Al-Ittihad zapłacił za niego naprawdę rekordową sumę. Mało kiedy tak płacą, mało kiedy tyle wydają na zawodników, mimo tego, że oczywiście Arabia Saudyjska to wydaje się okej, szejkowie, duże pieniądze i tak dalej, ale nie, tam aż tak dużo nie płacą. No i teraz jest taka ciekawostka, bo Al-Ittihad jest jedną z najgorszych drużyn w tej lidze Arabii. No i teraz nie wiadomo, bo tam szkoleniowcem jest Slaven Bilic. Mam nadzieję, że zainteresowanie Iwanem Runie się skończy, bo oczywiście oni tam bardzo mocno liczyli na Runie. A jeżeli będą go kupowali, to przynajmniej za połowę tej kwoty. A jeżeli nie za połowę, to gdzieś za 3, za 2 miliony, żeby ta oferta była konkretna. Proszę, no bo jeżeli płacicie za 7 milionów, dajecie za zawodnika Young Boys, to przynajmniej połowę dajcie za najlepszego stopera ekstraklasy. Alfonso Davies, to już transfer, który został potwierdzony jakiś czas temu, ale teraz oczywiście doszedł do skutku. Niesamowicie utalentowany kanadyjski skrzydłowy trafia z Vancouver do ekipy Bayernu. Oczywiście to jest jeden z tych transferów na przyszłość, który Bawarczycy przeprowadzają. Nic z tym dziwnego, ale dziwne jest to, że tylko 10 milionów zapłacono za tego zawodnika, chociaż oczywiście tutaj też wchodzi w grę MLS i że ta jakość piłkarzy MLS nie do końca równa się jakości piłkarzy z Europy, którzy w tym wieku zaczynają się wyróżniać. No ale zobaczymy. Na pewno to jest duży plus dla Bayernu pod kątem marketingowym. Nie codziennie widzicie Kanadyjczyka w topowym zespole Europy, ale na pewno warto śledzić jego poczynania, bo jeżeli nie wyjdzie mu w Bayernie, to na pewno dostanie kilka szans w innych też ciekawych klubach. Maximiliano Meza, tutaj transfer taki na amerykańskie tereny. Były zawodnik już Independiente, trafia do Monterrey, czyli przechodzi z Argentyny do Meksyku. 13 milionów euro, dosyć spora kwota jak na takiego zawodnika. No oczywiście mówiło się o nim w kwestii transferu do Europy, jest oczywiście reprezentantem Argentyny. Na pewno jest to dobry zawodnik, ale najwyraźniej nie na tyle dobry, żeby trafić do Europy i po prostu będzie dalej gdzieś tam wymiatał w warunkach meksykańskich. Amadou Haidara to kolejny transfer z udziałem RB. Oczywiście teraz już to jest kolejna porcja ewolucji, bo gdzieś na dole tego, na dole tej ewolucji mamy New York Red Bulls, potem mamy Red Bull Salzburg, oczywiście na samym szczycie jest RB Lipsk. No i Haidara już wyróżnił się bardzo mocno w Salzburgu, czyli kolejny etap jego kariery to nic innego jak właśnie Lipsk. 18 milionów euro, młody wciąż zawodnik, na pewno warto na niego zwrócić uwagę, bo te zespoły RB bardzo mocno stawiają na zawodników z Afryki, bardzo dobrze wybierają tych zawodników, biorą samych utalentowanych. Zresztą zobaczcie, gdzie są właśnie teraz ci najlepsi. Naby Keita na przykład, to jest zawodnik, który najpierw wyróżnił się w Salzburgu, potem w Lipsku i trafił do Liverpoolu za naprawdę potężne pieniądze. Haidara może być kimś takim właśnie następnym. I creme de la creme tego odcinka, czyli największy transfer już na sam dzień dobry tego okienka transferowego. Christian Pulisic trafia z Borussii Dortmund do Chelsea. O tym zawodniku się mówiło bardzo dużo, gdzie trafi, czy może do Liverpool, bo oczywiście Jurgen Klopp, czy Chelsea, czy Arsenal, może jakiś Manchester, może drużyny typu Barcelona albo Real Madrid. No a ostatecznie Amerykanin właśnie wylądował na Stamford Bridge. Zapłacono z niego naprawdę potężne pieniądze. Ja wiem, że on jest wciąż młodym zawodnikiem, ale jego kontrakt nie był jeszcze aż tak długi, żeby tak dużo płacić. Wiadomo, że w dzisiejszym świecie cena tak naprawdę za rok może się okazać okazją, tak jak w przypadku Van Dijk'a, no ale na teraz wydaje mi się, że to jest dosyć
dosyć naprawdę bardzo, bardzo duża kwota, bardzo zaskakująca kwota jak na takiego zawodnika. No, w Borussii wydaje się, że bardzo szybko przeskoczył go Jadon Sancho i on jest w tym momencie lepszym zawodnikiem i młodszym zawodnikiem niż Pulisic. No i zobaczymy, jak sobie poradzi Sancho. Co do Pulisicia, to jest na pewno duża wartość marketingowa w Chelsea. Ogólnie w Premier League od czasu odejścia Tima Howarda nie było takiego Amerykanina na wysokim poziomie, więc na pewno Pulisic przyciągnie kolejne masy kibiców do Ligi Angielskiej i ta Liga Angielska zyska jeszcze większej popularności w USA. No zobaczymy, na pewno przed nim duża odpowiedzialność, duże oczekiwania, a jak czy je spełni, no to pokażą kolejne miesiące. W tym odcinku to było na tyle, zapraszam na kolejne, przed nami naprawdę duża karuzela, mówi się o wielu transferach w wielu naprawdę prestiżowych klubach, to dopiero początek, jeżeli chodzi o tą listę zawodników, którzy zmienili klub. Na pewno warto oglądać mój kanał, no i też patrzcie na inne, kolejne serie, na pewno będzie warto je oglądać, przygotuję dla Was ciekawe materiały, a teraz to było na tyle, lajkuj, subskrybujcie, napis out.